30 listopada na gali Thunder Strike w Zabrzu stoczy swój rewanżowy pojedynek z DJ Lidermanem. Po marcowej walce z Tonym Valtonenem tak naprawdę było 11 tygodni do walki z Lindermanem i tutaj popełniłem największy błąd. Zamiast podtrzymać formę, w której byłem w marcu, zrobiłem sobie całkowicie nowy okres przygotowawczy i, mówiąc kolokwialnie, zajechałem swój organizm. Po walce z Lindermanem przeszłem szereg badań specjalistycznych i miałem całkowity zakaz sportu. Maksymalny wysiłek to spacer przez około 2 miesięcy. Wyczyściłem swój organizm i teraz po prostu przygotowuję się z głową. Żeby uniknąć tego samego przetrenowania, przede wszystkim słucham się fizjologa i sztabu, który jest ode mnie odpowiedzialny, tutaj firma Training Control. Bardzo dużo pracuję na maksymalnych rytmach serca i bardzo dużo ćwiczeń wydolnościowych przede wszystkim. Odpuściłem mniej sparingów, a skoncentrowałem się na przygotowaniach wydolnościowych. Plan jest taki przede wszystkim, żeby być gotowy na 3 rundy i jeżeli będę gotowy fizycznie na 3 rundy, to naprawdę nie obawiam się o wynik tej walki. Sportowo nie obawiam się, może to źle zabrzmi, Lidermana pod względem strójkowym, zapaśniczym czy parterowym. Bazuje przede wszystkim na kondycji, dużo będzie próbował klinczu mnie męczyć. Tym razem ja na to będę gotowy i mocno się zdziwi. Bardzo szanuję Lindermana ze względu na to, że przyjął walkę rewanżową. Świadczy to o nim, że jest prawdziwym zawodnikiem i nie boi się żadnych wyzwań, ale żadnej litości w ringu nie będzie i odpłacę mu podwójnie to, co ze mną zrobił podczas pierwszej walki. Cieszę się bardzo, że do tej walki, to bardzo ważnej walki, pierwszej walki rewanżowej jakiejkolwiek w życiu stoczę, z kimkolwiek wcześniej walczyłem, dojdzie do mojej rodziny mieście Zabrzu. Tu się wszystko zaczęło, tu się urodziłem. Tutaj stawiam pierwsze kroki jako sportowiec w sekcji zapaśniczej w Zabrzu. Trenowałem kilkanaście lat, później byłem przez parę lat trenerem zapasów. No, niestety warunki życiowe tak zmusiły mnie, żebym wyjechał za granicę i tam się zaczęła moja przygoda z MMA. Jestem bardzo dumny, że się urodziłem w tym mieście i zawsze się z nim utożsamiałem w jakiś sposób i liczę na moich kibiców i na zabrzańską publikę. Tak naprawdę do tej walki będę wychodził na podwójnym obciążeniu psychicznym, ponieważ walczę z kim ostatnią walkę przegrałem, a drugim powodem będzie, że walczę pod własną publicznością i publiczność pewnie nie wyobraża sobie mojej przegranej. Ja raczej też nie i będę starał się wszystko zrobić, żeby ich zadowolić. Tak jak skomentowałem na swoim blogu zaraz po ujawnieniu informacji, że będzie rewanż z Lindermanem, powtarzam te słowa z pełną odpowiedzialnością. Wygrałeś bitwę. Zobaczymy, kto wygra wojnę. Bardzo chciałbym zaprosić wszystkich kibiców chętnych obejrzeć moją walkę oraz innych zawodników na gali Thunder Strike Fight League 30 listopada w Zabrzu. Przede wszystkim oczywiście moich rodowitych Zabrzanów, na których bardzo liczę i na ich gorący doping i wiem o tym, że pokażę, że naprawdę się dopinguje prawdziwych sportowców. Trzymajcie za mnie kciuki, będzie dobrze.